Smash him! Fatality! Siemanko, ja jestem Fatality, a to kolejny odcinek Madagaskar Survival. Dobra. Powitanie takie szybkie. Jeszcze pozbieram sadzonki i zaraz zobaczymy. Co tu jeszcze jest do roboty? Okej. Dziwne. Okej. Co tu jeszcze jest? Portal do piekła. Stwórz po 5 wełny każdego koloru. A miałem zwierzęta przyprowadzić. Może zrobię małe cięcie i... i posprowadzę mnie na górę, bo nie będę was tym zanudzał, bo to było bez sensu. Byście patrzyli jak w... jak targam na górę owce i krowy i wszystko. I świnie, jeżeli są tu. O, owieczka. O. A ja mam barwniki, ja tylko potrzebuję wełnę. No to co zadanie jest praktycznie już zrobione. Dobra, to widzimy się za chwilę, a ja to... a ja spróbuję te owce na górę przytargać. Tak. Spróbuję. Okej, ja już przetargałem te owce. No, po dwie owce, po dwie świnki i dwie krówki. Tam jeszcze kilka owiec zostawiłem na dole, bo nie chciały za mną iść. Trudno. Dobra. Mam nożyce. Zróbmy tą wełnę. Kurczę. Musiałbym ten mouse founder znaleźć, ale nie wiem czy... potrzebuję. Kurde. Nie patrzyłem się na ekran. Muszę iść ostrożnie, żeby się zaś nie gibnąć na dół, bo się zabiję. Wow. Steam, zapomniałem wyłączyć. O, kotek jest. Okej. Stwórz portal do piekła. Stwórz po 5 wełny każdego koloru. Gdzieś tu miałem te wełny. Znaczy się barwniki. Tylko gdzie? Ej, no miałem je gdzieś. O Boże, one gdzieś w jakiejś skrzynce pewnie zostały. Dobra, mamy lapis, ale nie wiem czy z lapisu idzie... o. Zapotniemy troszeczkę je. Odłożymy niepotrzebne rzeczy. Jak drewienko. Obsydian. Potrzebuję chyba jeszcze 6 do portalu. Zaraz się pójdzie gdzieś do jakiejś jaskini, się zrobi portal. Ale nie na razie. Na razie muszę znaleźć te barwniki, bo one gdzieś w jakiejś skrzynce są na wyspie. O, celoty. Okej, teraz muszę... okej. Bo jeszcze zetnę. Owieczki. Owca. Gdzie tu jest wejście? A nie, chyba nawet wejścia nie mam. Muszę jakoś tam się hardkorowo dostać. Albo na ten hardkorowo wyjść. Bo może nie? Co się pchasz? Nie ma. Usuń się. Okej. Hardkorowe wejście. Dobra, lecimy. Trzeba się przespać i idziemy na następnego dnia szukać tych skrzyń, tej skrzynki z barwnikami. Po 5 każdej wełny. Mam 6. To jeden kolor już mam. Na dół, szukać tej skrzyni. No złaź.
Ta skrzynia gdzieś tu jest. Już nie pamiętam gdzie. Ona nie była gdzieś na jakimś drzewie? Wysokim? Tam gdzieś była chyba jakaś skrzynka, nie? Ona była na jakimś drzewie, pamiętam, skrzynia. I chyba tam były te kolorki. A jak nie, to ta skrzynia była gdzie indziej. Tutaj coś było. O, jest jakaś skrzynka. Proszę, żeby to były te borowniki. Ej. Nie ma skrzyni. Okej. Czyli nie tu. Czyli wow! No i zajebiście. Nie wiem, który to już. Który raz już padłem. Szybciej, szybciej. Straciłem level, ale mam te buteleczki, więc luz. Moja zbroja w ogóle wypadła. Spadła ze mnie. O, tu są moje rzeczy. Kurde, jaki odrzut. Mam wszystko. Mam wszystko. Nie ma wszystkiego. Diamentowy kill off, który sobie zrobiłem, bo znalazłem diamenty. I wykorzystałem go do obsydianu. Okej, to chyba moje rzeczy. Wszystkie. Dobra, ubieramy. Na razie to nie. Znowu. Steam. Trzeba szukać tej skrzyni. Ona była gdzieś na wyspie, ale chyba już wiem gdzie. To było takie, gdzie były takie pochodnie redstone'a. Tak jak tu pisało. Takie bonusy napisały w tych zadaniach, że tam gdzie jest pochodnie, czerwone pochodnie redstone, tam jest skrzynia. Na razie jedno znalazłem. Szukam następnego. Gdzieś to było ukryte. Teraz nie wiem gdzie dokładnie. No najlepiej wziąć, kurde, z 50 łopatek, zrównać tą wyspę z ziemią. Ja nie lubię takich. W ogóle nie lubię wchodzenia pod górę, nie? Tak samo jak nienawidzę wody, która spycha w dół. No patrz! O, że mam łopatę? Nie ma, muszę mieczem ciachać ziemię i szukać tego. Tej dziury w ścianie, gdzie były te pochodnie, coś mi tu skakało, by mi się wydawało. No, zaś będzie za chwilę wieczór, a ja marzę dookoła. To było gdzieś niżej. Co jest? O. Może nie w kółko. Wiecie co, ja chyba zrobię kolejne cięcie i znajdę sobie to na spokojnie. Bo ja nie będę teraz latał po tym, okej? Więc za chwilę się słyszymy. Znowu. Okej, jesteśmy. Znalazłem to. O, owca. No właśnie, ta mi nie chciała. Ta nie chciała ze mną iść. Niewdzięczna. Znaleźliśmy. Bardzo proszę. Są barwniki. Chyba się zmieszczą. Lapis nawet nie muszę brać, bo lapis mam. Nie starczyło. Kysz. O, kurczaczek. No jeszcze miejsce jest. Co by tu wziąć? Co by tu wyrzucić? Dobra, mam barwniki, wracam na górę poskubać owce. O, niepotrzebnie tu wlazłem. Robi się ciemno. Walnę się do łóżka. Kurde, odcinek może być słaby. Farbowanie wełny. Emocje jak na zbieranie por rzeczek. Kurde, chciałem już tą serię zakończyć i nie wiem, zrobić jakąś serię z kimś.
Wiek chyba minimalnie, nie wiem, 16 lat, żeby się dało dogadać. Dobra, jestem na górze. Wbijam jeszcze, nie, może od razu te owce postniemy. To jest chyba kokobinta, ziarno kakaowe. Oj, sorry. Nie chciałem tego zrobić. O Boże, nie. Nie ma. Nie ma. Ha, nie ma ucieczki. Dobra. Nie wyskoczycie mi stąd. Lecimy na górę. Mało mam tej wełny. Każdego koloru. Fuck. Kurde, dzisiaj odcinek będzie taki cięcie za cięciem raczej, bo nie będę wam pokazywał, jak będę złaził ciągle na dół, sprawdzać, czy owca ma już wełnę, nie? Więc ja sobie nazbieram. Ile jest tych kolorów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Kurwa mać. Teraz włącza się kurwa umysł matematyka. 5 razy 13. Dobra, idę po wełnę. Za chwilę się widzimy. Okej, ja już wróciłem. Okazało się, że to jest 65. A ja mam. No, dużo. Więc. Zabieram się za kolorowanie wełny. Muszę sobie to podzielić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 Cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. 11, no tu 12 i 13, tak. A teraz jak to się farbowało? Aha. O Jezus, muszę wziąć każdy kolor, Boże. Muszę podkładać też te rzeczy, co mam przy sobie, więc to na razie wypada. Nie mogę, mam tu workbencha w domu. O, przynajmniej to. Okej, to bierzemy kolorki. Farbujemy i za chwilę zbijamy do kopalni po obsydian. Tak, po obsydian. Zrobię portal i to chyba będzie na tyle w tym odcinku, więc ten odcinek będzie słaby. Sorry, jeżeli nie spełniłem waszych oczekiwań. Ale no cóż. Takie życie. Następny odcinek to będzie już pewnie ostatni, bo to już zostało mi tylko znaleźć mu spawner jaja. To pewnie będzie w tym samym miejscu, więc ostatnia to będzie prawdopodobnie ostatnia podróż na tej mapie. Po co są wychodzę? Okej, nie bierzemy, jak to się teraz robiło, tak? Sobie już zostawimy tutaj. Okej. 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 Farbowanie wełny. Tak jak mówiłem, następną serię nie wiem, chciałbym zacząć z kimś, nie wiem co to może być, to może być nawet escape, zwykły durny escape, lub może to być survival, może jakiś hardcore, nie, na razie, albo sam zacznę hardcore, też nie wiem co ja bym robił na tym hardcore, tytuł by był Jedno życie, ja zastanawiam się jeszcze nad tytułem, ale mówię. Zacząłem ten survival, znaczy survival, to jest taki jakby, no właśnie survival, no mam zadania i muszę je wykonywać, tak? Więc następny mogłoby być coś ciekawszego i to najlepiej z kimś. Nie obrażę się, jeżeli byłaby to nawet dziewczyna. Tylko
Tylko mówię, minimalnie 16 lat, no. Nie oszukujmy się, brakuje mi jednej wełny. Aha, bo ja tu miałem 9. Dupa. Dobra. No o, z tego kakaowego mogę sobie zrobić ciasteczka i wyruszać ostatnią podróż z ciasteczkami. Jedna wełna. Wow, akurat. Dobra, mogę już te barwniki tu zostawić, tak? Te, które mi są już niepotrzebne. To też. I potrzebuję tu tylko 5. Okej. I jedziemy. Teraz będziemy szli po obsydian. Uroczyste otwarcie netheru. Dobra, mam. Kolejne zadanie wykonane. Stwórz po 5 wełny każdego koloru. Jest. Kurde, nie wiem, albo to jakaś. Albo to jest taka dziwna ten, że tak wydaje się, jakby ciągle się robiło ciemno. Nie wiem, to już możemy zostawić. Co tu jeszcze? To mogę jeszcze. Nie. To zostawimy. Okej. Rybka. Nie to. Zadanie wykonane. Czekaj, gdzieś tu było mój ekwipunek. Obsydian wezmę ze sobą. To wezmę na wszelki wypadek. Mieczyk. Chlebek, pochodnie. Może burdel w tym, w tych skrzyniach. Chyba to wszystko. Będę ruszał po ten obsydian. Na jakiejś kopalni. Więc chyba kolejne cięcie, żebym doszedł do tej kopalni, bo naprawdę odcinek potem będzie mega długi i będzie mi się to fajnie ocelot tańczy. Więc widzimy się w jakiejś kopalni. Robi się ciemno, to ja się od razu prześpię. No nie, nie robi się ciemno, przecież dopiero jest środek dnia. Nie wiem, wydaje się, jakby się robiło ciemno, może będzie padać. Dobra, więc widzimy się w jakiejś kopalni. Bo ja przeważnie, jak idę do kopalni, to idę w ciszy. Dobra, to do kolejnego usłyszenia. Może pocięty odcinek, kurwa. Weźmiecie mnie za psychola. Dobra, do usłyszenia. Okej, ja już wróciłem. Teraz nastąpi uroczyste odpalenie portalu. Boom. Portal zrobiony, można odznaczyć. Stwórz portal do piekła. Został mi jeszcze tylko ten mob spawner, którego niestety, gdy szukałem obsydianu, nie znalazłem. Ale obsydianu znalazłem za to dużo, więc starczy mi nawet na drugi portal. Bo tak się wkręciłem w wykopywanie. I w ogóle znalazłem, kurczę, szkoda, że tego nie nagrałem, ale znalazłem diamenty. Znalazłem diamenty i zrobiłem sobie drugi kill off. I ten drugi kill off niestety poszedł na ten obsydian. Pełno obsydianu tam było. I pełno innych rzeczy. Nawet kill off posłużył mi do obrony przed stworkami, których było ich multum tam. Więc to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Może następnym zrobię ten drugi portal, albo nawet teraz go zrobię. O ile starczy. Ta. Ile tu jest? Ups, chyba za wysoko. No. Boże, jednak było dobrze. Dobra, fail. Nie robię, wow, nie robię go. No, ale portal do piekła jest. Więc ja się z wami żegnam z tym obsydianem w ręce. O, tam jeszcze muszę zciąć ten uprawy, ale nic. Mówię do was, fatality, komentujcie, subskrybujcie, łapki do góry, mile widziane. Kolejny odcinek już niedługo i to będzie ostatni odcinek, więc ostatnia podróż po ten spawner. Więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.